Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Bezpieczeństwo imprez masowych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Organem wydającym zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odpowiednio do struktury samorządowej właściwej ze względu na teren odbywania się imprezy. Organizator imprezy jest jednocześnie zobowiązany do zwrócenia się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego i Państwowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii dotyczącej niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy. W przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej organizator zobowiązany jest powiadomić też właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej, a w przypadku planowania imprezy na terenach podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej, komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej. Wniosek o zorganizowanie imprezy masowej zawiera kilka stałych elementów: plany i oznaczenia obiektu, terenu imprezy masowej, instrukcje i informacje, regulaminy i harmonogramy. Organizator imprezy masowej zobowiązany jest zawrzeć we wniosku informacje dotyczące oznaczenia, dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie, dróg ewakuacyjnych i dojazdowych, punktów pomocy medycznej, czerpania wody i punktów informacyjnych, lokalizacji hydrantów i zaworów wody, gazu i energii elektrycznej, rozmieszczenia sektorów, służb porządkowych i informacyjnych, punktów gastronomicznych i sanitariatów. We wniosku o zorganizowanie imprezy masowej konieczne jest także zamieszczenie informacji na temat postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, liczbie miejsc dla użytkowników oraz zaangażowanych służb, zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, powiadomienia pozostałych obowiązkowych organów. Ponadto w organizowaniu imprez podwyższonego ryzyka i meczach piłki nożnej konieczne jest zamieszczenie informacji o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących w nich udział. Ostatnimi obowiązkowymi do zawarcia we wniosku o zorganizowanie imprezy masowej informacjami są terminarz rozgrywek meczów piłkarskich lub innych imprez masowych, harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy, program i regulamin imprezy masowej, regulamin obiektu, terenu, pisemna instrukcja dla służby porządkowej i informacyjnej, warunki łączności pomiędzy przedmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej. Po złożeniu wniosku nie później niż na 30 dni przed terminem imprezy masowej właściwy komendant powiatowy, rejonowy, miejski, policji, komendant powiatowy, miejski, Państwowej Straży Pożarnej, dysponent zespołów ratownictwa medycznego i Państwowy Inspektor Sanitarny wydają stosowną opinię w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku o ich wydanie. Na podstawie powyższych wniosków i opinii wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej. W przypadku zmiany terminu imprezy masowej, mającej się odbywać jednorazowo lub według ustalonego terminarza, organizator na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia zawiadamia organ wydający zezwolenie oraz właściwe podmioty. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.